masz dla życia i rodziny. Potem mąż, żona, a potem
zamieszanie tutaj w tej hierarchii spowoduje, że będziemy mieli wiele kłopotów. I kapłaństwa, których tak jakby Pan Bóg trochę sugeruje, że nie damy sobie rady bez Niego, że to są trudne relacje. W aspekcie takiej troski o małżeństwo wykazujemy jako społeczeństwo trochę dziwną taką niemoc, że jak nam się zepsuje samochód, to potrafimy jechać gdzieś na drugi koniec Polski, żeby coś poszukać i znaleźć, naprawić. A w relacji do małżeństwa mamy takie poczucie, że to się powinno nam udać. Samo się powinno udać. A to jest właśnie budowanie relacji jest związane z tym takim słowem budowanie krok po kroku. Coś, co wymaga troski i opieki. Coś, co wymaga ciągłej komunikacji. To jest coś, co trwa. Policja podjechać. Mężczyźni,
mężczyzna, chcę być mądry, dzielny i odpowiedzialny. Chcę usłyszeć, że można na nim polegać. Uderzanie w te elementy właśnie będzie najbardziej ranić, ale umacnianie nawzajem tych elementów w sobie będzie najbardziej wpływać na szczęście tego drugiego człowieka. Przypomnę jeszcze raz. Każda kobieta chce być piękna i dobra. Dziewczyny, jesteście piękne. Dziewczyny, jesteście dobre. I każdy mężczyzna chce być mądry, dzielny i odpowiedzialny. W środku też jest tam chyba około 15-16 miejsc. A to jak więzień? To jest tak zwana kamizelka taktyczna. Tam z pierwszego rzędu biorą udział. Śmiało zachęcamy. Jest jury, które będzie oglądało. I dla najlepszych tancerzy będą nagrody, słuchajcie. Możemy zakłuć drugą, jak chcesz, nie ma problemu. Jak nie jest potrafi. A to nie pasz na kluczyk się dostaniemy. Najpierw się zakłuć. Już jest pan zakuty, proszę pana, jak pan chciał. Tylko nie odchodzimy, bo będziemy strzelać. Pieprzowy. A teraz zadam wam pytanie takie, żebyście spróbowali odpowiedzieć. W ogóle wiecie, jaką my jesteśmy służbą mundurową? A to robi kolega wie, jaką my jesteśmy służbą? A co robimy? Nie powiesz? No a jak szybciej się kojarzy? Służba więzienna, służba z więzieniem, a w więzieniu co? Posadzony. No, potocznie się mówi więzień, wodzie. Nie wychodzę tam. Trzy razy tu pytań.